tego możemy dohamować, uniknąć. On walnął w minę! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, mamy uciekanie przed policją, to co lubicie zazwyczaj. Mamy też cliff tutaj, więc mamy z czego spadać. Mamy po drodze oczywiście masę min, masę różnych rzeczy. Od ostatniego update'u nie działa młotek, więc trzeba się z tym pogodzić. Mamy wiele oczywiście przeszkód po drodze i trzeba dojechać cały czas tym cliffem tutaj do samego końca, gdzie jest nasz Grzesiu, zaparkować tutaj. No i oczywiście do wygrania jest młot Thora, który jest serio oryginalnym młotem. Thora jest też dość ciężki, co zobaczycie w późniejszej części odcinka. Także zostawcie subika i lajka i uwaga, przechodzimy do uciekania przed kurierem najpierw. Już widzę, że Stick będzie pomagać Grzesiowi. Zobaczcie, trzyma mu rękę na kolanie. Nie mam pojęcia czemu, ale dobrze, zaczynamy. Ucieczkę przed kurierem może być rzeczywiście ciężko. Będziemy musieli wykorzystywać wszystkie miny, które znajdują się tutaj. On chce nas zepchnąć. Dobra. Jest dobrze, uciekamy. Czemu ten maluch jest taki wolny? Szybko, proszę cię, czemu trójkę już wrzucasz? Mam nadzieję, że on wpadnie w minę. O, okej, nie wpadł w minę. Nie wiem jakim cudem, ale on jest serio mądry. Spróbujmy go wykiwać. Jakby to powiedzieć, nie musimy. Nie musimy, bo sam spadł. No, paczka nie zostanie dostarczona. Ale to oczywiście nie jest koniec, bo nasi kurierzy się nie kończą na jednym, tylko będzie ich nieco więcej. Oczywiście później będzie też normalna policja. Teraz jest dwóch kurierów za nami. Dobra, trzeba się serio pośpieszyć. Szybko Screamy, wjeżdżaj w te zakręty. Czemu Stick się położył na Grzesia? Leży mu na kolanach, co wy robicie? Powinniście uciekać, a nie romansować ze sobą. Szybko, dobrze. Idealnie wjechałem w zakręt. Przelatujemy tędy. Na szczęście jadąc maluchem mamy takie małe prędkości, że nie trzeba się o nic praktycznie martwić. I uwaga. Okej, jest źle. Szybko. Jedź, Screamy. Dobrze, mamy tu minę. Omijamy minę na spokojnie, oczywiście. DPT kula! Co? On był cały rozwalony. Kurier postanowił zjechać sobie z górki. Nie wiem, czemu on był taki rozwalony i jechał, ale okej, delikatnie tu w zakręt. Zobaczcie, jeszcze jeden kurier nas goni, więc powinniśmy uciekać jak najszybciej. Zobaczmy, jak tym kurierom idzie. Leci bokiem, normalnie. Prawie wypadł. Jaki fuks. Co ty robisz? Nie. No i spadł na sam dół z klipu. Mam nadzieję, że ty nie zrobisz tego samego. Proszę, wyprowadzić z zakrętu. Nie, no znowu w to samo miejsce spadł. Co wy robicie? Nie wierzę po prostu, że znowu maluch wygra to na samym początku. Widzicie, kurier się stara jeszcze, ale my tutaj, oni już zasnęli. Oni już po prostu zasnęli. Przytulają się z przodu, jedziemy. Trzeba będzie wziąć normalne policję. Nie wziąłem tej miny. Już widzę, że nie śpią. Ale czas zacząć prawdziwy pościg. Już widzę, że to będzie koszmarne i można już nie zaliczyć malucha, ponieważ już spada z górki i nie ma żadnych szans, żeby uciekł przed tą policją. Weźmy sobie w takim razie nieco szybszy samochód i teraz to będzie wyglądać nieco inaczej. Spycha nas już na sam początek, dogania nas bez problemu. Oni mają wielkie silniki w tych samochodach, więc będziemy musieli się serio postarać, żeby uciec. No a tymczasem właśnie, uwaga, nie żyjemy. I jeszcze spadamy, kręcąc się w ten sposób. Ten policjant się poświęcił, żeby nas zatrzymać i żeby nie stwarzać ruchu w drodze. I uwaga, lądujemy prosto na plaży i prosto do wody. Jeszcze raz, czy my mamy jakieś szanse, żeby przed nimi jakoś uciec? Ja nie mogę się tu w żaden sposób zatrzymywać, bo będzie serio koszmar. Tu trzeba cały czas mieć full prędkość, żeby od nich uciec. Oni nadal nas doganiają. Dobra, skup się! Nie! Screamy, co ty? Okej, nieważne.
Dobrze, jeszcze jedna szansa. Musimy wygrać młot Thora. To jest najważniejsze. Nie wiem, jak go zabierzemy, co prawda, ale musimy go wygrać. Ja się postaram za wszelką cenę, żeby dojechać do samego końca. Tamten samochód już się źle trzyma. Tutaj jest ostry zakręt chyba. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Ej, ta policja sobie radzi jakimś cudem. Dobra, pełna moc, pełna moc. Dobra, jesteśmy daleko. Jesteśmy daleko, tu trzeba hamować ostro. Okej. Okej, okay. On nie wyrobi. On nie wyrobi na tym zakręcie. Wyrobił na... Nie! Co ty robisz? Jeszcze nas dobije. Co on zrobił? Także musieliśmy zmienić auto na nieco wytrzymalsze. Mamy teraz Forda Transita, który jest... Nie wiem, on wygląda jakby służył do porywania dzieci. Zobaczcie, nawet tu są ręce dzieci, które próbują się wydostać oczywiście. W środku jest Grzesiu, albo brat bliźniak Grzesia, którego musimy dostarczyć. A goni nas oczywiście policja i musimy jakoś to wytrwać. Tylko ta policja nie powinna nas uderzać, kiedy mamy zakładnika z tyłu. Oni chyba oszaleli, no co ty robisz? Ej, to serio, będzie ciężkie, żeby uciec przed takim gościem. Dobra, wepchnę go w minę. Wepchnę... Dobrze! Nie! Nie dobrze! Brat Grzesia, też spadaj, chyba bym miał chyba najgorzej tam na pace. A ten policjant chyba zjeżdża na sam dół, tędy dookoła, prosto do naszego wypadku. Dobra, trzeba się skupić, wepchnąć jakoś serio ich na minę, albo zepchnąć z tej kurki. No nie spychajcie mnie! Oni są serio brutalni i bezlitośni! Ale jest dobrze, jakoś to zrobimy. Zrobimy to w taki sposób, żeby to oni wypadli, a nie my! Ta policja cały czas mnie boostuje, nie? Dobrze? Nie! Okej, delikatnie zahaczyłem. Spokojnie, ten fort jest niezniszczalny. Nie musimy się martwić o zniszczenia. No co wy robicie? Wszyscy mnie piją z każdej możliwej strony. I słuchajcie, nie możemy jechać ogólnie. Zostaliśmy zatrzymani. Jednak ten fort nie nadaje się kompletnie do niczego. A co jakbym wziął taką ciężarówkę? Dosłownie taką ciężarówkę, która jest stworzona, żeby z niej wyskakiwać. Co ty robisz? Właśnie o to chodziło w sumie. I teraz zobaczcie, jedziemy z policją i będziemy mogli ją zepchnąć w każdej chwili, kiedy tylko chcemy. Proszę bardzo, jedna policja jest z głowy. Nie no, to jest genialne, to jest po prostu genialne. I została ostatnia policja. Mam nadzieję, że nas nie dogoni. Ale w sumie co ona może nam zrobić? Tak naprawdę możemy na nią równie dobrze poczekać. Załóżmy, że tutaj, to jest przecież super pomysł. Ona w nas wjedzie. Zobaczcie, jedzie. Uwaga, czy będzie na tyle mądra, żeby przejechać obok? Czy wyskoczy prosto z nas i zapakuje się na pakę? Możemy teraz cofnąć sobie i wyrzucić go. No i problem z głowy. Nie no, czy ja utknąłem? Ja utknąłem. Ale zróbmy sobie taki prawdziwy pościg, takim Ferrari, starym, fajnym Ferrari. Zobaczmy, czy będziemy w stanie, używając Ferrari, uciec. Już jedna policja odpadła. Okej. Ja też. Tam były niewidzialne miny. I zobaczcie, jaki to jest w ogóle klif tutaj. To jest przerażające, jak wysokie to jest. No i wracają wszystkie. I się wywalają jeszcze. Czy wy naprawdę nie ma... Wszystkie zrobiły to samo praktycznie. One na skróty jadą, tak? Na skróty. Na skróty do nieba. Dobra, jeszcze raz. Na spokojnie. Damy radę, już ktoś wybuchł. Tutaj musimy... Co się stało? Przepraszam bardzo, co się stało? No znowu nie żyje. Znowu... Umarliśmy. Chociaż nie wiem, jakim cudem samochód dalej działa.
Dobra. Pełne skupienie Screamy. Ten samochód jest tak głośny, że aż policji nie słychać. Okej, dobra. Mimo, że te Ferrari jest stare, to się prowadzi super i możemy na spokojnie uciec od nich. Zobaczcie, jak daleko są. Okej, tą minę trzeba ominąć. Ta policja wjedzie w tą minę 100%. Wjechał w minę! Jest idealnie! I przez to inne też policje prawdopodobnie nie będą mogły przejechać. Lecimy! O, albo blisko, dobra, jest dobrze. Przelatujemy tędy przez środeczek, delikatnie oczywiście. Tutaj pięknie wchodzimy w każdy możliwy zakręt. I lecimy po wygraną, tylko ten samochód! Ten samochód nie ma ABS-u, więc trzeba serio uważać, bo na strzałkach to nie da się hamować delikatnie, tylko od razu na maksa hamuje, przez co blokuje nam wszystkie koła. To była ta mina, w którą poprzednio wjechałem maluchem. Jesteśmy już prawie na samym końcu. Jest dobrze. Myślałem, że się wyrobię. I słuchajcie, widzowie, jak coś, to nie dojedziemy. Dobrze, może najzwyklejszy Volkswagen da radę. Mamy teraz na sobie 5 policji z tyłu, więc jest ich coraz więcej. Musimy się skupić, tego możemy wywalić, dobrze, udało się. Tylko koło nam zepsuł, to jest minus mały. Co się dzieje z tyłu? Z tyłu jakoś wybuchają te auta, nie wiem, co się z nimi dzieje, ale dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Czy on wpadnie w minę? Nie wpadł w minę, szybko, unik. Dobra, jest czas zwolniony oczywiście razy dwa, więc to dziwnie wolno wyglądało. Tego możemy dohamować, uniknąć. O, walnął w minę! Co się stało? Teraz musimy przejechać ten, nie wiem czemu tu jakaś ściana powstała czy coś. I jedziemy dalej, to było przecudowne. Nienawidzę siebie. Czemu tam była niewidzialna mina? Zapomniałem o niej całkowicie. Dobra, teraz skupiamy się na maksa. Skupiamy się i nie dajemy się spychać za wszelką cenę. Musimy pamiętać, że gdzieniegdzie są niewidzialne miny, więc trzeba uważać. Tą policję możemy wepchnąć prosto na minę, nie wleciał w minę! Popchnął nas! Nie no, nienawidzę tej gry. Co wy mi robicie? Dobrze, żeby dać im szansę, żeby mnie dogonili, bo oczywiście nigdy im to nie wychodziło, wziąłem sobie najwolniejsze auto z możliwych oczywiście. No to jest takie, wiecie, auto, nie wiem, z 3000 zł pewnie kosztuje. Zobaczmy jak sobie radzi. No nie oszukujmy się, jest dość szybkie. Nawet skręca, nawet policji nie słyszę za mną. Nie no, my takich zostawiliśmy, że to jest chore. Zobaczcie, jaka to jest przepaść między tymi autami a takim hiperautem. Przecież oni są za mną kilometry. Ja na nich poczekam, zobaczmy jak im idzie. Pierwsza policja leży w rowie. Druga policja sobie radzi. Tu jest kolejna policja, która chyba przyjęła na siebie minę, z tego co widzę. A ten to w ogóle nurkuje sobie, na wakacje pojechał. Chwilę nie patrzyłem, zobaczcie, już widzę wybuchającą minę i już widzę tutaj policję, która leci w powietrzu, nie? Więc została ostatnia, która może sobie poradzi tutaj. On jest przygotowany dosłownie na wszystko, więc ja w niego nie wątpię, tylko jeżeli wypadnie z zakrętu, to dosłownie my tu jesteśmy. Dobra, jest źle, uciekamy. Myślałem, że jestem nieco dalej, ale teraz trzeba się zebrać do ucieczki. Uwaga, tu jest ostry zakręt, jest mina, okej. Możemy znowu na niego poczekać, bo on jest wolny, tak? Nie musimy się jakoś mocno śpieszyć. Chyba poszedł zatankować. Ziomeczku, co ty robisz? Co on robi? Czy on chciał pojechać? On specjalnie naokoło chciał pojechać. I uwaga, jest już blisko. Dobra, więc trzeba się skupić. Ale myślę, że nie ma żadnego problemu z tym autem. Możemy też go zmylić, to by było ciekawe. O, możemy! Nie! Screamy, co ty robisz? Ześliznąłem się po prostu. Wiecie co? Zdenerwowałem się. Ucieknę nawet Passatem, nie? Pokażę wam, że da się uciec Passatem bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu, że was dogoni policja. Trzeba po prostu użyć skilla, którego nie mam, ale uciekniemy. Okej, hamuj, dobra. Tu boczkiem można delikatnie. Przyspieszaj!
Dobra, żadnym boczkiem, żadnym boczkiem. Teraz normalnie jedziemy, normalnie. Normalnie jedziemy. Już słyszę policję za mną, więc musimy się skupić. Ale na obecną chwilę to naprawdę dobrze wygląda. Okej, uwaga. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Tutaj delikatnie, Screamy. Możemy na sam koniec zarzucić boczkiem. Delikatnie, tu są trzy miny. Omijamy trzy miny i bierzemy młotek. To. Czy on jest aż tak ciężki? Jego nawet milimetr nie ruszyłem. Dobrze, nie bierzemy młota Tora, ale zajeżdżamy tutaj. Możemy zepchnąć oczywiście Grzesia z gór. Nie, no ja też zjechałem. Ale w każdym razie jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, jak ciężki jest ten młotek. Weźmy go na wagę. Okej, mamy wagę na miejscu. Uwaga, czekajcie, bo... Co? Używam 50 tysięcy kilogramów siły i on się nie rusza. Coś tu jest nie tak, przepraszam bardzo. Ale jak bardzo ciężki jest ten młotek? Jak bardzo ciężki jest ten młotek? 100 tysięcy kilogramów, a on się wywrócił. Nie no, 200 tysięcy kilo i on jedzie sobie po asfalcie. 250 tysięcy kilo nadal się nie uniósł. I uwaga, w końcu 350 tysięcy kilogramów, żeby unieść młotek. Możemy zobaczyć jego wagę. No nie możemy jego zobaczyć wagi, bo jest zbyt ciężki na naszą wagę. Waga aż się boi, zobaczcie, trzęsie się. I ja chciałem go do bagażnika dać. Zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy położyli na dach tego samochodu młot Tora. Położyli, nie to, że zrzucimy. Położyli młot Tora. Co to ma być? Przecież to jest koszmarnie ciężkie. Także jeżeli chcecie coś z młotem Tora, to dawajcie znać w komentarzach. Coś postaram się zrobić. A z tym jakże pięknym widokiem kończymy ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Tutaj oczywiście nasze policje, nie to, że one wybuchły czy coś. One zgubiły się na stacji benzynowej, tankują paliwo po prostu. I ja was żegnam. Tylko zostawcie tego lajka. Pa, pa.